Cześć, witaj w kolejnej lekcji. Interwały, konsonanse, dysonanse. O co tutaj właściwie chodzi? Bo nazwy takie, coś mi świta ta nazwa, a nie bardzo wiem, o co tutaj chodzi. Konsonans, czyli zgodnie brzmiący, ciekawie brzmiący, w zasadzie zgodnie brzmiący. Taka jest ogólna definicja. Dysonans to jest po prostu niezgodnie brzmiący. I teraz interwały, o których powiedzieliśmy sobie wcześniej, można podzielić na dwie te grupy. Konsonans, dysonans. Konsonans, czyli te zgodnie brzmiące, natomiast dzielą się jeszcze na dwie grupy. Niedoskonałe i doskonałe. Interwały zgodnie brzmiące, czyli konsonansy, doskonałe. Konsonans doskonały to jest pryma. Kwarta czysta, kwinta czysta i oktawa. Niedoskonały natomiast to jest tercja mała, tercja wielka, seksta mała, seksta wielka, te cztery. Tercja mała, tercja wielka, seksta mała, seksta wielka. Natomiast dysonanse to są mianowicie sekunda mała, sekunda wielka, septyma mała, septyma wielka i kwarta zwiększona. Inaczej tryton. Kwarta zwiększona, tryton. Czyli ten zakazany, ten taki diabeł. Diabolicus in musica. Tak było to nazywane. No i właściwie to jest ten główny podział interwałów. I ważne jest to, żebyś nauczył się, żebyś się nauczyła dokładnie właśnie tego podziału. To jest istotne chociażby z punktu teoretycznego, że po prostu wiemy. Po prostu wiemy, jak dany interwał brzmi. To jest bardzo istotne przy tworzeniu akordów, przy tworzeniu skal. To jest bardzo, naprawdę bardzo istotne. Może teraz możesz powiedzieć, ale po co mi wiedzieć konsonans, dysonans? Ja wiem, że na przykład sobie łapię jakoś tutaj. Ale znajomość tego, który fajnie brzmi, który wiemy, że nie będzie nam nastręczał jakiegoś takiego dziwnego nastroju, dziwnego napięcia. Znajomość tego faktu powoduje, że my po prostu tworząc już możemy używać wybranych tych interwałów, prawda? Na przykład wybrałem tę kwintę czystą, tercję małą, od tego zacząłem, kwintę, znowu tu, kwintę, kwinta, kwarta, tercja wielka. Na przykład używałem teraz samych interwałów właśnie tych doskonałych, niedoskonałych konsonansów, prawda? Tych dwóch i widzisz, stworzyłem bez
bez znajomości skali, bez jakiejś orientowania się, w jakiej ja tutaj się poruszam skali, po prostu tworzę coś, co mi tutaj już się zaczyna, jakiś zaczyna się nastrój, jakieś napięcie, jakieś cokolwiek, linia melodyczna już zaczyna nam się tworzyć na podstawie samych tych puzelków, jakimi są właśnie interwały. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyś jako zadanie domowe po tej lekcji nauczył się wszystkich tych podziałów. Znaczy wszystkich. Właściwie o interwałach powiedzieliśmy sobie wcześniej, teraz powiedzieliśmy sobie o podziale interwałów, więc to byłoby twoje zadanie domowe i bez nauczenia się tych układów w zasadzie nie włączaj następnej lekcji. Bardzo cię proszę, naucz się tego, wykuj na blaszkę i tak przygotowany zobaczymy się w następnych lekcjach. Do zobaczenia.